Jak wrażenia na szkoleniu Bafra Kebab na naszym punkcie? Super, jestem po prostu pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o pracę tutaj. Panowie pomocni w 100%, wszystko mi pokazali od początku do końca. No i już po pierwszym dniu byłam pewna, że ja sobie tu poradzę. No właśnie, czy po takim szkoleniu będzie Pani mogła zacząć samodzielnie pracę na punkcie? No myślę, że dam radę, poradzę sobie. A co Pani największą trudność tutaj sprawiało? Gigant. Skręcanie giganta to po prostu... Nie, trzeba w prawy. Naprawdę. Panowie tutaj tak szybko to robią, że po prostu... A mi się trochę jeszcze schodzi z tym, ale no, z czasem załapię. A dlaczego franczyza? Powiem szczerze, że to był pomysł mojego partnera i życiowego, i biznesowego. On był na targach bodajże w październiku. No i jemu się to spodobało. Już ma 2 lokale i restaurację, i hotel, także... Przeliczył, wyliczył, że będzie okej i dlatego tu jesteśmy. Ale dlaczego Bafra? Zasmakowały mu kebaby. Ogólnie on za kebabami jest tak nie, ale tutaj mu posmakowało i się zdecydował. A co by Pani powiedziała innym ludziom, którzy myślą o otworzeniu takiego punktu, ale nie są jeszcze zdecydowani? Żeby po prostu spróbowali, ale naprawdę to jest super pomysł. Warto próbować. W takim razie życzę Pani powodzenia. Dziękuję bardzo. Andrzej, jesteś tutaj szkoleniowcem na punkcie. Jak Pani Kasi idzie na szkoleniu? Całe szkolenie przychodzę dobrze. Pani Kasia już opanowała zrobienie wszystkich posiłków, krojenia mięska. No i na razie po prostu więcej praktyki. Jutro będzie egzamin. Jak myślisz, jaką ocenę dostanie? Ja myślę, że jak najwyższą. I będzie wszystko dobrze.